Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Pierwszy raz jestem w życiu w sytuacji, w której nie mam czasu dla swoich uczniów. Za tonę węgla się nie utrzymam. Pracuję w trzech placówkach, czasami ostatkiem sił. Polską szkołę toczy rak, nie tylko dotyka nauczycieli. Uczniowie też ledwo się trzymają. Lex Czarnek jest już w Sejmie. Jeśli nic nie zrobimy, w szkołach publicznych nie będzie już miejsca na różnorodność, dyskusje, eksperymenty. Szkoła, jakiej życzy sobie kierownictwo ministerstwa, to szkoła wykluczająca. To są cytaty nauczycieli, tych, którzy codziennie spotykają się z uczniami. A państwo co oferujecie? Kontrolę zamiast zaufania, ograniczenie zamiast zrozumienia i działania pozorowane zamiast realnych. Bo które z realnych problemów szkoły rozwiązuje ten projekt ustawy? Braku finansowania, niskich pensji, braku nauczycieli, braku praktycznej edukacji, presji, przeładowanego programu nauczania, a może problemów psychicznych dzieci, a może ubóstwa i ciepłego posiłku w szkole. Żadne z tych problemów nie jest rozwiązywane. To jest tylko i wyłącznie działanie pozorowane, działanie szkodliwe, działanie bardzo mocno ideologiczne. Pan minister się bardzo uśmiecha. Pan poseł Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Dziękujemy, pani poseł.